Witam was serdecznie w dzisiejszym... Albo dobra, nie chce mi się. Zróbmy jakieś inne przywitanie, nie wiem, ASMR. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z naszego ulubionego programu Szpital tym razem szpital. Ja stary, nie pluj na mnie, odsuń się trochę. Poza tym nie tak się robi ASMR. ASMR się robi tak, Pawełku. Więc przestań drzeć mu... Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek naszego ulubionego paradokumentu, czyli oczywiście paradokumentu pod nazwą Szpital. Ale zanim oczywiście przejdziemy do oglądania, proszę was na początek jak zawsze o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejść na mojego Instagrama. No i co, już możemy chyba oglądać. Oglądajmy. Zapraszam. Do szpitala dociera 14-letnia Paulina Chmiel. Jest z nią koleżanka. Dziewczyny bawiły się w grę polegającą na rzucaniu wyzwań na portalu społecznościowym. A dziewczynka jest cała we krwi, ponieważ dziewczyny robiły sobie challenge pod nazwą Rozwal głupi ryj na chodniku. Pacjentka próbowała wciągnąć prezerwatywę nosem i wyjąć ją ustami. Już wiem, że to będzie wspaniały odcinek. I czy w ogóle takie coś jest fizycznie możliwe? Kusi, ale nie sprawdzę. Nie sprawdzę. No i wy też, mortadelki, nie próbujcie. Nie chcę, żeby wam się coś stało. Przynajmniej, żeby wam się coś stało do czasu, aż mi dacie swoje słodkie, ciężko zarobione pieniążki. Jezu, jaka piechota. Prezerwatywa zaklinowała się w przewodzie nosowym dziewczyny, powodując obfite krwawienie. No i mordo, teraz to wytłumacz lekarzowi. Igor zamieścił filmik. Dało mi się zrobić z tą prezerwatywą. No chyba tak, ale na razie nikt więcej nie dał. Weź, kurde, przez tę komórkę krwią zachlapiesz. Kurczę, że też nie byłam pierwsza. To masz strasznie duży krwotok. Miałaś jakiś wypadek? No właśnie, to był wypadek i ta krew jej się strasznie zaczęła lać. No pani doktor, no ona sobie normalnie szła i potknęła się o skórkę od banana. Tak, tak, bo to bardzo prawdopodobne. Skórkę od banana i tak upadła na tą prezerwatywę nosem, no. Widzę właśnie, ale daj głowę w dół, dobrze? I chodź ze mną na salę, dobrze? Nastolatki lubią bawić się w wyzwania, bo dzięki temu są bardzo popularne wśród znajomych ze szkoły. Zrobią wszystko, żeby zaimponować rówieśnikom. A po co wam w ogóle ta popularność wśród znajomych w szkole? No, ja w ogóle nie byłem popularny, no i... Dziewczyny, postarajcie się, następny challenge musi być jeszcze mocniejszy. Wszystko szło super i w ogóle Paula wciągnęła tę gumkę na samo, potem zaczęła się krztusić i kaszyć, jakaś masakra. Chcę być popularna na fejsie. Na fejsie? Czy nawet nie na Instagramie? O, jak mówimy o Instagramie! To wspominałem może, że mam tego całego Instagrama, zapraszam. Jeśli wszystko zaklinowało, no to próbowała to przepchnąć palcem, ale jej się nie udało i zaczęło jej lecieć jeszcze więcej krwi. Ale to nieważne, filmik i tak wyszedł genialnie, zaraz go wstawimy. Zobaczymy, kto będzie miał najwięcej lajków. Pani pacjentką doktor? Zajmie się doktor Dominika Gajda. Mamy dziewczynę z krwotokiem z nosa dużym. No to już zobaczę, co się dzieje. Dzień dobry, Paula. Dzień dobry, jak się czujesz? No nie wiem, po co pytasz, no, spójrz na nią, jak ona się może czuć? Zajebiście. Czyli co się dokładnie stało? Krwotok, dużo tak? Krwotok, tak. To Elu, od razu zimne okłady na nasady nosa. Dobrze. I kark. Dobrze, to ja przyniosę. Co się stało? Przecież no, Paulie coś wciągnęła nosem i zaczęła jej krew lecieć. Rozumiem, że ma jakieś ciało obce w nosie, tak? No tak, no bo są takie wyzwania i Paula zrobiła to wyzwanie teraz. Agnieszka, tak? Potrzebuję przyrządy do badania. Oczywiście. Dobrze, ale proszę mi powiedzieć, co to dokładnie jest? Co ona ma w tym nosie? No... prezerwatywa. Słucham? No tak, no... Czekaj, dobrze rozumiem, wciągnęłaś nosem prezerwatywę, tak? No, wciągnęłam. Ale żeby pani to widziała, było naprawdę super. No gdyby pani to widziała, tańczące tygrysy, płomienie wszędzie, no... Rewelacja, jeżeli chodzi o montażyk, rewelacja, no, sprawia, że film jest 10 razy lepszy. Tylko potem się to zaklinowało gdzieś tam i tak krew zaczęła lecieć. Słyszałaś, Ela? Tak, tak, właśnie. Weź proszę ten ręcznik. Ciekawie. Podaj tutaj. Tak, tak, tak. Daj sobie to. Połóż to tutaj. Pacjentka odczuwa duży ból, ale ważniejsze jest dla niej to, by dokończyć wyzwanie. Cały czas myśli tylko o tym, że gdy krwawienie ustąpi, znowu spróbuje siłą przepchnąć prezerwatywę do gardła. Odbierz się tym dzieciom prezerwatywy, gdzie one to jeszcze wsadzą? Nie wiem, choć się domyśla. Tutaj nic niestety nie widać. Ale co ty robisz w ogóle? Dlaczego to nagrywasz? No przestań. No, no ale przy pani, to takie słyszała pani może takie meme? Kojarzy pani ten Trollface na przykład, albo Megusta. Nice. Nie wrzucę niczego do sieci, póki tego nie zobaczę. No dobra, zrobię, ale... Dobra, jeszcze buzię otwieramy, szeroko. Co pani jej robi? Badam ją. Szeroko buzię, szeroko.
A. Posłuchaj, chcesz, żebym ci pomogła, czy nie? Wie pani, ja się chyba przyzwyczaiłam. Niech zostanie tam, gdzie jest. No to otwieramy buzię. Jeszcze raz. Szeroko. No, widzę końcówkę tej prezerwatywy. No niestety prawdopodobnie podrażniła sploty naczyniowe nosogardzieli. Dobra, Elu, trzeba będzie tak. Oczywiście założyć opatrunek i kroplówkę nawadniającą podać, a ty jak najszybciej dzwoń po rodziców. Co? Po co? Kasiki, muszą wydać zgodę na zabieg. Jaki zabieg? Niech mi pani to zatamuje, to ja sobie to sama jakoś przepcham. Posłuchaj. A czym przepchasz następną prezerwatywą? Pana? Słuchaj, niczego sobie sama nie przepchasz, rozumiesz? Ta prezerwatywa utkwiła głęboko i będziemy ją musieli wyciągać za pomocą narzędzi laryngologicznych. Ale moja mama nie ma czasu, pracuje, jest zajęta. Okej, jest zajęta. Chcesz, żebym sama poszła do dyżurki i teraz po nią zadzwoniła ze szpitala? Dobra. Majka, zadzwoń po moją mamę, niech tu przyjedzie, tylko nic jej na razie nie mów, okej? Dobra. Kładziemy się teraz pomalutku, żeby nam te okłady nie pospadały, nogi prosto. Wciąganie prezerwatywy nosem? Pierwszy raz trafia mi się taki przypadek. To jest niestety, proszę pani, stary odcinek szpitala. On już ma kilka ładnych lat. Więc proszę pani, no niestety muszę powiedzieć, że to był pierwszy taki przypadek. Po tym odcinku było ich wiele, wiele, wiele więcej. Nie wiem, czy to pocieszyło panią Dominikę Gajdę, ale wątpię. Prezerwatywa utknęła głęboko w nosogardzieli i podrażniła sploty naczyniowe. Będziemy musieli ją jak najszybciej wyciągnąć, a potem założyć tamponadę, żeby zatrzymać krwawienie. A to jest bardzo bolesne. I mam nadzieję, że dziewczyna się dwa razy zastanowi, zanim zrobi coś równie głupiego. Tymczasem do szpitala razem z 12-letnim synem przyjeżdża matka pacjentki, która wciągnęła prezerwatywę nosem. Kobieta sama zajmuje się dziećmi, bo jej mąż często wyjeżdża w delegację. Z nosa, wielkie Michalo. Ale mówiłaś coś o zabiegu. No tak, muszę mi coś stamtąd wyciągnąć. No, co takiego? Małego aliena, który tam się zagnieździł, prze pani. Niech się pani nie spyta, nie mnie się czepia, tam leży. Specjalnie przyjechałem, żeby coś pomóc. Niby w czym? Przecież wiem, że zrobiłyście jakąś akcję na fejsie. No, nie twój interes, okej? Okay? I tak zostanę. No, super. Ja wiem, że Paula z Majką znowu coś kombinowały w necie. One zawsze coś ogarniają. Ale ja im pokażę, że mogę być taki sam i wreszcie przestaną mnie traktować jak gówniarza. Nie no, Mateusz, ale spokojnie, nie chciej być taki sam. Ty masz przynajmniej dwucyfrowe IQ. Rany boskie, Paula. Matka pacjentki jest przerażona, widząc zakrwawioną córkę. Nie wie jeszcze, że dziewczyna wciągnęła prezerwatywę nosem i w ten sposób sama wywołała krwotok. No, z Majką grałyśmy w taką grę na fejsie, ale teraz wszyscy w to grają. Ach, przypomniały mi się czasy mojej młodości, gdy ja też sam w tą grę grałem. Tylko ja grałem w bardziej hardkorową wersję. Ja wciągałem prezerwatywy, razem z kartonowym opakowaniem. But why? Ale jak to, nie rozumiem, to ty włożyłaś do nosa gumkę do mazania? O, właściwie to prezerwatywy. Czy ty całkiem oszalałaś? Po co? Mamo, dajże jej spokój za takie wyzwanie, jak ją nominowali, musiała to zrobić. Ty się, Mati, lepiej nie odzywaj. Jezu, dziewczyno, co to był w ogóle za pomysł? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest mamą pacjentki? Niestety, wie pani, co się stało? Przepraszam, czy jest może pani mamą pacjentki? Ach, dobrze panią rozpoznałam po tym ochrzanianiu córki. Będziemy musieli jak najszybciej wyjąć Paulinę tę prezerwatywę z nosa. Trzeba będzie wykonać zabieg ze znieczuleniem miejscowym, a później założyć tamponadę tylną, bo... W innym przypadku to krwawienie nie ustanie. Ale jak to nie rozumiem, to Paulina ma w nosie tę prezerwatywę i ona gdzieś tam ugrzęzła? Dokładnie. Zaklinowała się w nosogardzieli, podrażniła naczynia i stąd to krwawienie. Dlatego potrzebuję jak najszybciej pani zgody na zabieg. Oczywiście, że podpiszę zgodę. To ja zapraszam ze mną. Już momencik. Jak wróci twój ojciec, to zadzwoni do niego i będziesz z nim rozmawiać, jak wróci z delegacji. A jak ojciec wróci, to zapewniam ci, da ci szlabat na posiadanie nosa. Koniec nosa, moja panno! Koniec wąchania kolorowych kwiatuszków na łące. Koniec wąchania świeżo wypranej pościeli. Zakaz! Zapraszam. A ty co się tak szczerzysz, gówniarzu? Naprawdę włożyłaś sobie prezerwatywę do nosa? Spadaj stąd, już mnie nie męcz. No dobrze, kochani, niech będzie. Ja też dołączę do tego challenge'u i zaraz zobaczcie, gdzie tą parasolkę włożę. Zaraz cię przekonamy, czy zmieści ci się to w dupie. Bratu dziewczyny imponuje starsza siostra i jej koleżanka. Chce im dorównać i stale próbuje włączać się w zabawy, które wymyślają. Dziewczyny jednak nie traktują go poważnie.
wciągnęła gumkę nosem. Nigdy bym czegoś takiego nie wymyślił. Moi kumple też. Od teraz chcę brać udział w czymś naprawdę pojechanym. Jeszcze dziewczyny zobaczą, na co mnie stać. No to idealnie się, chłopcze, złożyło, bo trafiłeś do programu Szpital. Tam grube akcje, jeść na siadanko. Deser? Lody? To jest taki lodzik zwycięstwa. Zwykle lodzik zwycięstwa jest inny, ale... Don't mind if I do. No dawaj, dawaj. Pacjentka lekceważy swój stan. Mimo że nos bardzo ją boli, dziewczyna wciąż ma nadzieję, że uda jej się dokończyć wyzwanie. Mam rękę na pulsie, ale nie mam żadnych lajków. Może dodamy ten filmik z badania, co? Co ty, tam nic nie widać. Mam nowy, lepszy pomysł. Trochę mniej krwi mi leci, to może spróbuję przepchać do końca. Jesteś tego pewna? Przecież cię to boli. Zaraz będę mieć zabieg, przecież to ostatnia szansa, rozumiesz? Boże, ta logika mnie poraża po prostu. Przestań, zaraz będę miała i tak zabieg, więc sobie mogę zrobić jeszcze więcej krzywdy, bo i tak zaraz będą mnie naprawiać, da? Znajdźcie mi coś, żebym mogła to przepchać dalej. Ej, dobra, to ja poszłam. Brat pacjentki zamierza pomóc siostrze. Liczy na to, że dziewczyna pozwoli mu włączyć się do zabawy. Chłopak chce zabrać ze stolika pałeczkę do wymazów. Ej, ale co ty robisz? Czemu to bierzesz? No bo fajnie. Wyglądaj, chciałem zobaczyć, co to jest. No tak już dotknąłeś, to zostaw sobie. Dziękuję. To tak w szpitalu działa? Cokolwiek dotkniesz, to ci oddają, bo już jest skażone? To ja biegnę po tomograf komputerowy. Co tam masz? Chodź. Dobra, nada się, zasłaniaj. Dziewczyna próbuje przepchać zaklinowaną prezerwatywę, ale znów zaczyna krwawić. Ja dziewczyny od początku tłumaczyłem, nie wymazem, nożem to trzeba zrobić. Co się stało? Panią mojej siostrze, co się dzieje? Co się stało? Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Tym sobie... No wiesz co? Co się tutaj dzieje? No rozkrwawiłam sobie ten nos znowu, no. Co ty wyprawiasz, dziewczyny? Od razu jak idziemy na salę zabiegową, tylko szybko. Od razu na salę zabiegową? Nie wiadomo, co te dzieci jeszcze sobie zrobią. Szybko, szybko! Staraj się uspokoić, okej? Uspokój się. A wy wychodzicie na zewnątrz. No przestań to nagrywać, dziewczyno. Proszę wyjść. Proszę wyjść. Wyjść. Co ona zrobiła? No byka, no pompa! Jezu, mam nadzieję, że nic się Paulinie nie stało. Zresztą przecież wyciągnął mi to zaraz i wszystko będzie okej. I nieważne, że się nie udało, bo filmik wyszedł naprawdę ekstra. Jak Paula wróci z zabiegu, pokażę jej, ile mamy już lajków, a przecież dopiero to wrzuciłam do sieci. Tymczasem brat i koleżanka 14-latki czekają przed salą zabiegową. Było słabe, nie widzisz? Nikt już go nikogo dalej nie nominuje. Trzeba zrobić coś nowego. Nastolatka jest zła, bo film, na którym pacjentka próbuje przepchnąć prezerwatywę, nikomu się nie podoba. Dziewczyna wchodzi do sali zabiegowej, bo ma nadzieję, że uda jej się nagrać koleżankę podczas zabiegu. Pielęgniarka właśnie przygotowała pacjentkę i czeka na doktor Dominikę. Nic, już idę. Wyjdź, proszę. Boże, jacy kleptomani, trzeba ogarnąć, czy mi nic nie ukradł. Gdzie mój portfel? No gdzie mój portfel? No cholera, ja... Trzeba było pilnować. Młody, chodź, mam ostry pomysł. Pilnuj tylko, żeby nikt tutaj nie szedł, dobra? Żeby nikt nie wchodził. Jak będzie ktoś szedł, kombinuj coś, żeby tą osobę zatrzymać, okej? Muszę to zrobić, dobra? Dobra. Nastolatka zauważa na stoliku z lekami butelkę jodyny. Chce ją wykraść i wykorzystać przy następnym wyzwaniu. Proszę panią, bo co ty tutaj robisz? Chciałbym wiedzieć, co się stało z moją siostrą. Ale swoją siostrą jest wszystko w porządku. A ty co tutaj robisz? Nie wolno tam wchodzić. Ja chciałam tylko zobaczyć, co jest z moją koleżanką. Słuchaj, do pokoju zabiegowego się nie wchodzi. Siądź tam sobie i siedź spokojnie, będzie można, to do niej wejdziesz. Dobrze. Pani doktor Gajda musi mieć naprawdę jakąś anielską cierpliwość, bo dla mnie to byłby już moment, w którym zaczynam bić dzieci. Odrusz dupę i chodź tu. Zrobimy akcję na najbardziej ekstremalne wyzwania w szpitalu. A dokładnie to o co ci chodzi? Co ty masz zamiast mózgu? No, trzeba będzie zrobić coś ekstra w szpitalu i nominować kogoś dalej. Niech kołki kombinują. Dobra. Idziesz? Chodź, ktoś musi mnie nagrać, tak? Nie do byczku, ja rozumiem, że sobie mamy zaraz zrobić krzywdę. Prawdopodobnie umrzemy dla jakiegoś debilnego challenge'u w internecie. Ale musimy do damskiej? Tam jest strasznie. Zapewne wielu z was zginie. Ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Zamknij drzwi, kołku! Dziewczyna jest przekonana, że nowe wyzwanie zapewni jej popularność wśród kolegów. Chwila, to jest damska łazienka? A gdzie kanapa, stolik kawowy, nie wiem, ekspres do kawy, lampka, kocyk, dobra książka? Czy w każdej damskiej tak nie jest? Co to jest za lekarstwo? Jak to co? Jodyna, nie lekarstwo.
No ale co chcesz z tym zrobić? Jak to co? No wypić! Dobra, teraz żeby szybko wyjść na mądrego, wygoogluję, czy jodynę można pić. Jodyna nie powinna być stosowana wewnętrznie. Nie należy jej pić. Okej, dobra, jestem gotowy. Kochani widzowie, a wiedzieliście o tym, że jodyny nie wolno pić? I jest do stosowania tylko i wyłącznie zewnętrznie, na wasze ciało. Science. Dobra, dawaj telefon, ktoś musi mnie nagrać. Ale nominuj mnie. Zwariowałeś, nominuj się ze swoimi kolegami. Weź Majka, nie bądź taka. Koniec tematu młody, nagrywaj. To jak mnie nominujesz, nie będę nagrywać. Boże, ale wiesz, że będziesz musiał sam wymyślić, tak? Na tym to polega. Ja nie wymyślę? Jestem w szpitalu, co nic prostszego. Taki niby mądry ten chłopak, takie challenge wymyśli. A nawet nie pomyślał o tym, żeby nie trzeć o ten zastrany mikrofon ukryty pod twoją koszulką. Jestem w szpitalu, co nic prostszego. Dobra, nagrywaj. Nominuję do ekstremalnego wyzwania szpitalnego Igora, Aśkę, Jolę, Chudego i Maciego. A teraz moje zadanie. Tu mam jedynę, a teraz ją wypiję. Dziewczyna w rzeczywistości tylko bierze jodynę w usta. Nie ma zamiaru jej wypić. Od razu wypluwa ją do ubikacji, udając wymioty. Co tu się dzieje? Nic. Nic. Wypiłaś to? No tak, wypiłam. A to, chwila, to jest jodyna? Ja myślałam, że to procenty ma jakieś. To nieważne. Nie, płukałam o sobie, mi się coś, jakieś krosty zrobiły. Posłuchaj, słyszałam, jak wymiotujesz. Powiedz, wypiłaś czy nie? Wcale nie, musimy się pani wydawać. Dziewczyna, jeżeli wypiłaś jodynę, mogłaś sobie uszkodzić śluzówki. No to nie, może wezmę jakiś prąd do płukania usta. Przypłukaj tę usta wodą, ale plama zostanie na dłużej. A no jak długo? Nie wiem, na kilka dni na przykład. Ale czad. Mam nadzieję, że w przyszłości... Doktor Dominika usunęła już zaklinowaną prezerwatywę z przewodu nosowego pacjentki i zatamowała krwawienie. Ale widzę, że na miejsce prezerwatywy wstawiła jakieś sznurki do nosa. No to hej, mam nowy challenge. Sznurki w nosie, no puch, geniusz. I ty, Paula, już ten challenge masz z głowy, chociaż tyle dobrze. Pamiętam. No zasnęłaś po środku znieczulającym. Zresztą to dobrze, bo ten zabieg jest bardzo nieprzyjemny. Da mi ją pani na pamiątkę? Prezerwatywę? No, pokażę ją w szkole. Dobra, wiesz co, dziewczyny, ja już nie mam siły. Tak, weź sobie. Weź ją sobie, po prostu nigdy nie wracaj! No dobrze, weź ją sobie, skoro tak bardzo chcesz. Chcesz zapakować ci i przywiązać różową wstążeczką? Może być. Udało nam się bez komplikacji usunąć prezerwatywę z nosogardzieli pacjentki. Fajnie, fajnie. To co, jeszcze 20 minut odcinka? No coś innego tam wsadzi, jak nic. Teraz na około dobę będzie miała założoną tamponadę tylną. Zabieg polega na tym, że do nosowej części gardła wprowadza się tampon, który ma całkowicie zatamować krwawienie. Ja mam tylko nadzieję, że niedogodności związane z zabiegiem nauczą pacjentkę odrobiny rozsądku. Wstaję ze samego ranka, hop, siup i do spanka. Tak codzienność moja mija, a więc to kosmiczna żmija. Pacjentka, która bawiła się w wyzwania i wciągnęła nosem prezerwatywę, została przeniesiona do sali obserwacji. Jej koleżanka i brat chcą się pochwalić nowym pomysłem i jego popularnością w internecie. Rzuciliśmy nowe wyzwanie, teraz każdy kombinuje, żeby coś wymyśleć. Co? O czym ty mówisz? No wymyśliliśmy z Majką, że będziemy robić ekstremalne wyzwania w szpitalu. I co, umazałaś sobie usta jakąś maścią? Jodyno, ślad zostanie nam długo. Chodź, zrobimy sobie selfie. Dosłownie to zdjęcie tych poturbowanych dziewczyn powinno się znaleźć na okładce każdego artykułu, który mówi o tym, jakie niebezpieczne są challenge w internecie! Ej, poczekajcie, co ja coś wam zrobię. Czekajcie sekundę. I co wy znowu wyrabiacie? Zejdź z łóżka. No dobrze. Co ty masz na twarzy? No make-up, a co? Ej, no dobra, to teraz ja muszę coś wymyślić. Co? Nominowałaś go, tego głupka? No tak, a kto miał mnie nagrać, jak byłaś na zabiegu? No, mogłaś poczekać, a nie tego, teraz zaczynać beze mnie. Oj, dobra, nie przesadzaj, strzeliłam banie z jedyny i tyle, okej? Okay? Co ty tam robiłaś? Ale zaraz się zżygała. A teraz mam niezły ruch na profilu. A u mnie? No wiesz, słabiej, bo było minęło, czy za nowe wyzwania. Pieprzysz głupoty. Poczekajcie, a ty młody nagrywaj. No dobra. Co ty chcesz zrobić? Zobacz. Nagrywasz? O Jezu, to jest co? Czy ktoś może mnie odebrać? Mama, ja wiem, że mam prawie 30 lat, ale odbierz mnie stąd! To prezerwatywa, którą wyjęłam dzisiaj rano. Weź to wyciągnij. Co prawda, nie wyjęłam jej sama, ale uspili mnie i pokaż nic nie więcej. Pamiętałam. Co wy to znowu nagrywacie? Oddaj tę komórkę. Na 5 minut nie można was samych zostawić. Co ty masz na buzi? No umalowałam się do nagrania i tyle. Aha. To zmyj to i nie strasz ludzi.
A widzę, że was to śmieszy. Humor wam dopisują, tak? No mordo, full beczka, no cap, real, real, reluje kompletnie. Czaisz mój język, boomerze? Tak zupełnie szczerze, ja nawet nie wiem, co powiedziałem właśnie. Po prostu widziałem te teksty, jak padają gdzieś tam na Twitterze, jak młodzież dyskutuje jak na jakieś tam tematy, więc młodzieżowy jestem. A ty co, już lepiej się czujesz? Nie boli cię? Trochę tam, może być. No to słuchaj, jak tylko zwolni się łóżko, jedziemy na laryngologię. A was słychać nawet w pokoju obok, więc jak się nie uspokoicie, to was wyproszę na zewnątrz. Dobrze, dobrze. Super. Rozumiemy się? Tak, tak jest. Oczywiście. Mam nadzieję. Muszę zadzwonić do ojca, a ty idziesz ze mną. Będziemy miał problemy. Mama, weź mi nie rób obciachów, co to się Pauli polepszy. Już ty pomożesz. No mama, weź. Mama, no weź, nie rób mi obciachu przy tych wszystkich ludziach, no. Spójrz, choćby ten pan na mnie patrzy. Nie rób przy nim obciachu. Zostaw mnie. Mam was na oku. Dobrze, no. Bardzo mi się nie podoba, że Mati siedzi cały czas przy dziewczynach. To jeszcze dzieciak, a przy nich dostaje małpiego rozumu. Tak bardzo chcę im dorównać. To w czym? W kretyńskich zabawach, po których lądują w szpitalu? W tym momencie mi się przydał jakiś taki efekt dźwiękowy takiego gongu, żeby potwierdzić, że to, co wszystko pani powiedziała, to jest prawda. Chwila, może mam jakiś gong? Chwila! Dobra, gongu nie mam, ale za to mam megafon. Miód malina, co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpokoi? Leciało przez wygina, miód malina. To jest absolutnie niemożliwe, że ja się z tego utrzymuję. To jest nieprawdopodobnie niemożliwe. Paulina jest już w takim stanie, że chyba nic nie wymyśli. Ale Matiego to ja muszę mieć na oku. Brat pacjentki chce jak najszybciej zrealizować swoje wyzwanie. Boi się, że matka może mu pokrzyżować plany. Chłopak cały czas zastanawia się, czym mógłby zaimponować siostrze i jej koleżance. Zobaczcie. Nastolatek zauważa, jak pielęgniarka przygotowuje zastrzyk dla pacjenta. Już tutaj ci przerwę! Nie, Mateusz, nie! Chce sobie wstrzyknąć jego zawartość. Co on kombinuje? Nie wiem. Mówiłem, że się zdziwicie. Nagrywaj. No weź, przecież nie wiadomo, co to jest. Jak ty nagrywałaś, to nikt ci nie przyszło. Dobra, zostaw go, niech robi sobie, co chce. Ale ta dziewczynka ma absolutną rację. Nie wiadomo, co jest w tej strzykawce. A co, jeżeli tam jest, nie wiem, wścieklizna? Dobra, no to nominuję Wikę, Jarka, Matyldę i Pawła. To ja nominuję, Jana nominuję. Może też nominuję, Paweł, Pawła nominuję i tego drugiego Pawła też. Czyli dobra, czyli Jan, Paweł i Paweł drugi. Okej, dobra, git. Nazywam się Jan Paweł Adamczewski. A moją życiową ambicją jest zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Chłopak wstrzykuje sobie lek przeciwbólowy. Robi to nieumiejętnie i doprowadza do podrażnienia nerwu. Częściowo traci czucie w pośladku i nodze. Ijo, karetka, pomocy, karetka! Chłop dupy nie czuje, powtarzam, dupy nie czuje, chłop! Co ty zrobiłeś? Wszczeknąłeś to sobie? Co się tutaj dzieje? Co się stało? Wszczeknął sobie metamizol. Co zrobiłeś? Przygotowałam dla pacjenta. Czy to jest jakaś wasza kolejna głupia zabawa? No, sam chciał. Pomału, wstawaj, pomału, pomału. Odbiło wam? Odbiło wam? Wiecie, że to jest niebezpieczne? Jesteście prawie dorosłe dziewczyna, zachowujecie się jak dzieci i w ogóle chodź tu. Zostaw ten telefon. I proszę wyjść na zewnątrz i nikt nie filmuj. Jezu! Można oszaleć. Słuchaj, możesz podciągnąć... Matka nastolatków jest oburzona zachowaniem swoich dzieci. Do chłopaka i dziewczyny nie dociera, że narazili swoje zdrowie. To ty go do tego namówiłaś? Sam się wstrzyknął. Słuchajcie. Posłuchajcie mnie. No. Zdajecie sobie sprawę z tego, że mogliście sobie poważnie zaszkodzić? No, nic się nie stało. Nic, przecież możesz mieć różne powikłania. Dokładnie, będziesz łatwiej łapała przeziębienie, będziesz miała więcej infekcji. O Jezu, dobra, łapię, mój błąd. Słuchaj, a ty? Wiesz, że w tym zastrzyku mogło być coś, co cię zabije? No wiem, fajnie, no wiem. Fajnie, okej. Okay. Słuchajcie, oglądacie filmy? Chcecie jeszcze trochę pożyć? No, czasami oglądamy. No to... Tam w filmach jest tak, że takie rzeczy często się kończą kalectwem. I tak rzeczywiście może być. Dociera to do ciebie? No chyba tak. Dobra. Ja tylko mam nadzieję, że sobie to przemyślicie. Pani doktor, chciałam porozmawiać. Proszę te dzieci przypiąć pasami do łóżek, no błaga! Masakra była, co? Musiały sobie pogadać. No tak, no ale wiesz, po sobie przystopować, żeby nie było znowu takiego hardkoru. Co, pękasz? Ty młody też? Ja? Nigdy w życiu. No ja myślę, jednak będą z ciebie ludzie. Nastolatek, który wstrzyknął sobie lek przeciwbólowy, jest bardziej popularny w internecie niż jego siostra.
Dziewczyny są zazdrosne. Filmikiem. Pewnie jakbyś wstawił zdjęcie swojego gołego tyłka, potem zastrzykł, to miałbyś już z 500 kołku. No ale dziewczyny, spokojnie! Jak chcecie tyle samo sławy, co młodszy braciszek, to też znajdźcie jakąś na ulicy igłę i sobie wstrzyknijcie ją. No tak, tak. Czyli jestem najlepszy? Jesteś najlepszy, tak. Powinieneś nawet moją jedyna. A ty co taka drętwa? Moja prezerwatywa w ogóle się nie klika. Piszą, że zrobiła sobie zdjęcie z jakimś glutem. No bo fakt, to nie wygląda na gumkę. Nie mogę tego tak zostawić, jestem w szpitalu, muszę to wykorzystać. No, ale nominowali cię? Dobra, Paula, daj już sobie na luz, okej? Okay? Sama sobie daj na luz, masz 170 lajków, tak? A ja marnę 68. Dobra, Paula, razem coś wymyślimy, okej? Okay? Ale lepiej tego nie ruszaj. Majka, nagrywaj. Nie, ty nie, nie, ja nagrywaj. Tego nie zrobię. Majka! Nie! Młody, nagrywaj. Dobra. Pierdziele. No już łączę. Co, Paula? O Boże. Ja na pewno chcę to nagrywać. No, nie no, pieniądze. Pieniądze, no come on, dobra, oglądamy. Mimo bólu dziewczyna próbuje wyjąć sobie z nosa tamponadę. Dostaje silnego krwotoku. O Boże, proszę pani, krew jej leci. Co ci się dzieje? Czekaj, panie doktor. To przyłóż to. Pani doktor. Boże, Paula. Co się stało? Odsuńcie się. Od nagrania tego odcinka pewnie minęło, nie wiem, 5, 6 albo i więcej lat. Te dzieciaki mają już prawa wyborcze. Jak się z tym czujecie? Ruszałaś tą tamponadę? Cholera jasna. Agnieszka, trzeba zamówić krew zgodną grupowo i podłączyć kroplówkę, okej? Okay? Z łóżkiem jedziemy na zabieg. Pani Dominiku, ta krew nawet nie musi być identyczna. Te dzieciaki i tak sobie wstrzykują wszystko, co tylko znajdą. Więc ja myślę, że i też przetrwają tą krew z inną grupą. Ja pierniczę, Boże, kto jest głupi. A teraz zgadę. Cicho. Teraz wy mnie posłuchajcie. Tam za tą zasłonką leży dwójka dzieci ciężko chorych, lekarze walczą o ich życie, a pielęgniarki, które się w tej chwili zajmują Pauliną, powinny się zajmować nimi. Rozumiecie? Dobrze, a teraz proszę, wychodzimy stąd, a my jedziemy na zabieg. Proszę Mama, bardzo. Mama, nie jesteś, że moja przyjaciółko, zgodziłaś mnie! Ale jazda, to najlepszy dzień w moim życiu. Nie dość, że Paula w końcu ze mną normalnie gada, to zrobię 200 lajków w tak krótkim czasie. Po prostu wymiatam! I dokładnie w tym momencie, kochani, ten chłopiec założył Gen Z. Paulina Chmiel wychodzi ze szpitala. Jej nos wciąż się goi, a pacjentka straciła chwilowo powonienie. Dziewczynie grożą też przewlekłe infekcje nosogardzieli. Czyli nawet trafiłem z zakazem używania nosa. I teraz tak w ogóle myślę, że te odcinki naprawdę czasami wyglądają, jakbym ja je wcześniej już oglądał i pisał jakiś, nie wiem, scenariusz czy żarty sobie. Ale przysięgam wam, przysięgam naprawdę z ręką na serduszku, absolutnie ich nie oglądam. Jakby nie oglądam ich wcześniej, zawsze oglądam z wami na żywo je. Dlatego moja reakcja jest z reguły taka naturalna, no. No chyba, że jakiś tekst mi się nie uda i go powtarzam po 35 razy, to wtedy może być trochę mniej naturalnie, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Chwila, to jest damska łazienka? Chwila, to jest damska... Chwila, jeszcze raz. Chwila, chwila. Do dziewczyny nadal nie dociera, że naraziła swoje zdrowie. Młody cię tu przysłał? Sama przyszłam. Ja się po prostu o ciebie martwię, tak? No jasne, zachowałaś się jak kapusz. No, nie chciałam, żeby ci się coś stało, ale jest okej, okay, jak się czujesz? No, wszystko spoko, tylko normalnie nic nie czuję. Mam zaburzenia węchu czy coś tak. Ej, ale mam już nowy, zarąbisty pomysł. Jest taki odpałowy, że jak ci go powiem, to chyba... Co to znowu znajdujecie, dziewczyny? Nic, tak sobie rozmawiamy. No to idziemy. Dobrze. Dobra, to z prezerwatywą to był kiepski pomysł, ale przecież świat się jeszcze nie kończy. Mam już nowy, super, lepszy pomysł. Będziemy z Majką udawać trupy i robić sobie zdjęcia w różnych miejscach w szpitalu. No, nic sobie nie zrobimy. Mama chyba nie powinna się czepiać. Może nawet młodego ze sobą weźmiemy. No, dobrze, kochani. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Ja teraz robię challenge, zakończ odcinek jak najszybciej. Czołem!